Ratusz ogłosił przetarg na system roweru miejskiego. To postępowanie wyłoni nie tylko dostawcę 120 rowerów i stacji, ale również operatora systemu, który będzie świadczył usługi przez 3 lata, do końca października 2022 roku. Wyłoniona w przetargu firma zobowiązana zostanie do napraw i konserwacji sprzętu, zarządzania flotą, wdrożenia komputerowego systemu sterującego. Miasto, jak czytamy w ogłoszeniu, zastrzegło sobie prawo do rozbudowy systemu. Mu o kolejne rowery i stacje. Od wykonawcy ratusz oczekuje doświadczenia w prowadzeniu co najmniej 50-rowerowej, bezobsługowej wypożyczalni. Rower miejski ma ruszyć 1 czerwca bieżącego roku.